A, gracz niebieski jeszcze żyje. Warto wiedzieć. Aha. Widzę, że tu jakieś centrum zbrojeniowe. A, już wiem. Patrz się! Ludzie stali walczą sami ze sobą. Dobrze, jeśli poczekamy, może się pozabijają. No i dobrze. Już mogę? No i świetnie. No i będę miał jednego goblina dziennie. Dobra, teraz gazem tutaj, zanim dokupię sobie jakieś umocnienia. Bo już wystarczająco są problematyczni. No tam jakiś pojeb. Gabriel. No nie schwytałem jej do tej pory. O, właśnie była informacja, że dostałem goblina. Tylko tego normalnego? Tak, zgadza się. Dobra, ciśniemy. Dobra, to mnie interesuje. Bardziej ta walka mnie interesuje. No nie, nie, nie za taką cenę. Przepraszam. O, Ford! Jak mi miło. Dobra, ryzykuję trochę. Trochę ryzykuję, stawiając cyklopy tak blisko innych moich jednostek, ale chyba raczej nikt nie zdąży go dosięgnąć. Mam taką nadzieję bynajmniej. Bo wiecie, do czego są cyklopi zdolni. Chyba nawet doskonale wiecie, do czego są zdolni. Jeden goblin. No i ten teonowego szlak trafił. Dobra, kogo by tu? A ciebie. Bo ciebie nie lubię. O nie, nie! Błąd, błąd! No i to, o czym mówiłem. Dobra, ostatni raz takie ryzyko podejmuję. Nie ma bata. Ostatni raz. Chociaż gobliny byłoby fajnie mieć przy sobie ze względu na amunicję. Dobra, szybciej! Spieprz tą walkę szybciej. Dobra. Z dala od cyklopów. Względy bezpieczeństwa. Najlepiej w taki sposób. No, a powinien być luz. Czemu cyklop jest tak daleko, ja się pytam. Co to ma być? Pytanie jeszcze, czemu Gota jest tak daleko? Dobra. Spowolnić ich. Ich jest za dużo. No i dobrze. Teraz mam... Kogo tu zaatakował? Dobra, poblokuję trochę ich. Chyba o to mu chodziło. Że tu podszedł. Nie ich! Tamtych mnie... Ja pierdolę. Ała. Sobie możesz bić w sumie. I znowu... Wypierdalaj! No. Dziękuję. O, nawet jeszcze tu podszedł dodatkowo.
Ale po co trzy razy w to samo miejsce? Nie rozumiem tego. Dobra. Nie ma litości. Za mnie bijesz. Żegnam pana. Dobra, spowolnić ich. Mam nadzieję, to się uda. Chociaż o jedno oczko. Nic nie bolało. Moja matka uderza mocniej, jest piękniej. Ja. Dobra, to od cyklopów Vara. Z daleka. Wszyscy. Zarówno wrogowie, jak i cała reszta. Oj, bo się wzruszę. Przykre. Oj, naprawdę przykra śmierć umrzeć z rąk orków. Prawie wam współczuję, jednak nie. No, wi. No jeszcze jeden. A, cyklopi dalej cali. Tego jak... jeszcze dalej ma połowę życia. Się ciebie nie boję nawet. Dobra, zakończ to. Oby nie... No, nie ma anioła stróża. Mi się trochę wkurzył, gdyby miała. Ale na szczę... O, werbunek jest chyba potrzebny. Zgadza się, w rzeczy samej. Werbunek. No to biorę werbunek. Dobra, chodź tu, Gabriel. Teraz kolej na ciebie. No, a tymi wioskami to może zajmie się mój przychlast. Albo nie. Wyśl tam już Gotaja. Przychlast ma chronić mojego miasta. Dobra. O, nowy... Nowi. I chuj. Chuj strzelił nowy. Może się tak nie ominiało. To było chamskie. Nawet nie wiesz jak bardzo. To było chamskie! Chamskie. Nie daruję. Nie daruję tej suce. On nie dosięga. Bardzo dobrze. Trzymaj się na razie od tłuczenia mord. Chociaż może. Dobra, wstrzymaj się. Nie bolało. No, zrobił to co zwykle. Ale ja się nie boję. Drżyj przed moim rykiem. No nie o to mi chodziło.
ale dobra. Przynajmniej tu wam tak ostro napierdolę. Dobra. Gówno mi zrobiłeś. Ej, to ma ogłuszenie? Co on w ogóle potrafi? A, miażdżący cios. A tak z ciekawości, co to jest? Gdzie on? O, tu jest. Miażdżący cios, co on robił? To jest to zawsze taki... A, o to chodzi. To luz. Nie ma sensu na razie. W sumie nie potrzebuję poświęcać, ale ja tak lubię z tymi gnojkami postępować w taki sposób. Ja mam, tak, ma wysoką obronę. Jeszcze mocniej go przyspiesz. Chcę, żeby była rzeźnia. Ma być rzeźnia. I proszę bardzo, jest rzeźnia. Aż się napije. A, fajna wa- O, złota podkowa. Ją sobie założę. Dup jest z wiedzą już. Nie potrzebuję jej aż tyle. A co to jest? Jeszcze przy okazji nam fajne cacko wpadło w łapy. Dobra, wy się tam odpocznijcie trochę po walce. A ja skoczę tylko po... Ja tylko skoczę po... Powiecie co. Skoczę tylko sprądrować gospodarstwo. Tak, jestem bezlitosny. Nauczę was szacunku do orków. Spalamy. Szkoda, miałbym nieskończone źródło pieniążków, bo bym sprzedał was na targach niewolników, ale bywa. Muszę się zadowolić spaleniem waszych posiadłości do gołej ziemi. Będzie więcej okrucieństwa. Ale cieszę się, przynajmniej nie będzie więcej okrucieństwa na waszych ziemiach. A, już chciałem ich sferbować, co byłoby pomyłką. Dosyć znaczącą pomyłką, jeśli mam być szczery. Da, teraz szerzymy szacunek dalej do orków. No niestety, oni chyba nie chcą przyjąć szacunku do... Znaczy, nie chcą przyjąć do wiadomości potęgi orków. A, to się na tym przejadę. Tu już się przyda poświęcenie. Więc sorry, macie nie fart. Zresztą... Teraz to mi nawet nie jest żal, bo mi codziennie przychodzi jeden. Ojej, znowu niepotrzebnie. Znowu niepotrzebnie. O, dziękuję, że tak blisko... Jesteś naprawdę bardzo odważny, że tak blisko cyklopa podchodzisz. Why so serious?
Nie ma sensu już cię straszyć. Jesteś wystarczająco blisko. No i wykończ. Pięknie. Pięknie nam idzie. Aura szybkości, nie dajcie się zwieść, to nie to. A wezmę se eksperckie maszyny wojenne. Co tam? Dobra, mam misję dla mojego przychlasta. A ta jest pusta. To w porządku. Teraz misja. Zasuwaj tutaj. Ale moment, przedtem zahacz o stajnię. Mam nadzieję, że gracz czerwony jest... A już gracz niebieski właśnie został pokonany. Mamy już oficjalną informację. Czyli to jest taki typ mapy, gdzie musimy mieć jakieś miasto. O, starożytny Sylany jeszcze. O, świetnie. Tutaj zapomnę sobie... Pozwólcie... Skorzystam zaraz z dobrodziejstwa tamtego człowieka. Pewnie, że chcę. Nie chcę pierwszej pomocy. No niestety tutaj są zbyt fajne fanty, żebym się z wami nie rozprawił. Chociaż to będzie bolało, z pewnością. O nie, tu już na stówę trzeba będzie poświęcić, urwać komuś łebek. Oj, to bolało. Nie, to mnie już za mocno zabolało. O mój Boże. Aż od tego momentu. Czemu ja nie robię save'ów nigdy? Dobra, to najpierw skorzystam z dobrodziejstwa tego pana i zapomnę sobie w ogóle tego. W ogóle chcę zapomnieć o krzyku. I o tym też chcę zapomnieć. Niepotrzebne mi to. A. I proszę bardzo. Od razu lepiej. Moment. Deft siarki, tak? Czy to on nie... Tak, on jest potrzebny. Więc ja sobie wezmę deft siarki. Ekspercką logistykę. No. No i nareszcie jestem zrobiony tak, jak chciałem. Widzicie, jak fajnie? Fajnie, że jest coś takiego. Za mało złota, tak? Nie ma problemu. Im już chyba dam, im dam spokój chyba, wiecie? No kuszące jest to, no, ale... No kuszące naprawdę, ale... Już lituję się nad wami. To mi pasuje pod oddział 11. Ale mniejsza o to. Dobre, w ekspercki atak. Ej, trudno. Wiem, że dużo tracę, że to bardzo kusząca oferta. Ale jednak nie. Ale wiecie, ja cenię krzyki, akurat cenię sobie
mniej niż ten. Ktoś dzwoni. Mniejsza o to. Niech siostra odbierze. Ja mam to w dupie. Czekajcie chwileczkę, bo się...